Dzień dobry. Witam wszystkich. Właśnie zaczynam drugą inkubację w swoim życiu. Tamte kurczaczki zaraz wam pokażę. Tylko mam tu, słuchajcie, mam tu problem z resetowaniem tych dni tutaj, co są. To jest te 29 dni. No mam problem, próbowałem na różne sposoby, według instrukcji nie wychodzi mi to. Po prostu, no i dlatego będzie to do 21 marca. Dzisiaj jest 1 marca. Czyli do 21 marca będziemy te jajeczka trzymać. No dłużej na pewno. Parę dni. I teraz zobaczcie, co ja mam tutaj wsadzone do tych. Bo te jajka zostały specjalnie wybrane. Żeby mi to nie poleciało. Tu latarką wezmę. I teraz tak. Te jajeczka, co to pokazuje, to są od czarnych kurek. To wszystko jest od czarnych kurek, czyli będę... Nie, przepraszam, tu są dwa lekorne. Te są od lekornów, a to jest... Mamy zielone jajeczka, cztery sztuki, to jest od tej... Podejrzewam, że to jest kurka Grenchell, ja tam kiedyś na filmiku pokazywałem, bo ona tak wygląda jak kurka Grenchell i ona znosi właśnie zielone jajka. Ona niosła nam na początku zielone jajka, były te ta zieleń była jaśniejsza. Teraz miała prawie ze 3 miesiące przerwy, i te jajka są ciemniejsze. I ona znowu zaczęła nam się nieść, tak? Ja tu jeszcze dołożę parę tych jajek, bo dzisiaj dołożę i tak dalej, ale już inkubację chciałem mieć od dzisiaj. Dlaczego? Bo 21 marca będzie pierwszy dzień wiosny i akurat mi to pasuje, że na pierwszy dzień wiosny może coś mi się tutaj wykluje. Na dole też jeszcze mamy. I tu na dole. Jak widzicie, ja te jajeczka w ogóle nie myję, nawet ściereczką. Nie przeciera mnie nic, ta latarka coś tu nawala, jak zwykle, słuchajcie, teraz już bardzo trudno i ona nie była tania. O, jakie SOS-y mi tu wychodzą, to jest SOS, mam tą funkcję SOS, dobra, świeci. O, i to są jajeczka od miksów, tak? Od tego, znaczy od miksa. Od tego miksa, co ja tam mam z tymi czarnymi kurkami. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja będę sobie eksperymentował. Mam teraz ten inkubator i będę eksperymentował cały czas z tymi jajeczkami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? Jakie miksy? Co tu się stało? Temperatura spadła. Dobra. Musimy to zakryć, bo tutaj mi ucieka. Widzicie? To nie jest takie hopsiu, że ja sobie będę wam pokazywał cały czas. To jest za niska temperatura. Ale zaraz ona powinna podwyższyć się na 37. No nie chce. O, już poszła na 37, czyli będzie rosła. O, znowu spadła. Dobra, ale to co by nie było, widzicie, ja tutaj nie obkładam tego styropianem. Chociaż chyba lepiej by było, jakby to styropianem było obłożone. No ale chyba ja wyrzuciłem ten styropian. I też tutaj był mój błąd. Ale tu jesteśmy w kotłowni, także to jest w miarę ciepło. No i te pieruny moje, pierwsze 16 sztuk. I tyle, ile mi się tutaj wykluło, to tyle mam. Jedno tylko takie tam 17, to było już na początku bardzo takie herlawe. I one dzisiaj miały stąd wylądować, ale żona powiedziała, żeby jeszcze je przytrzymać po prostu do poniedziałku. Czyli jeszcze no, raz, dwa, trzy, cztery dni tutaj, bo będziemy teraz obniżać temperaturę tutaj troszeczkę, tak? Bo na tu mają ciepło, jest w granicach 25 stopni, pójdą już na zewnątrz, no to troszeczkę nie za bardzo. I nie dawałem żadnej szczepionki, ni nic. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Szkoda by było, żeby mi się te kurczaczki zmarnowały, bo one są bardzo śliczne. No i tutaj konkurs będzie rozwiązywany co do tych kogucików, tak? Ja już mniej więcej wiem, które to są koguciki. Ja naliczyłem ich 7 albo 8, ale tu przyjedzie pachowiec i mi to policzę, żeby nie wprowadzić was w błąd. No i ten konkurs będzie rozwiązany. My mamy wszystkich zapisanych, co brali udział w tym konkursie, w takim filmiku. Tylko nie wiem właśnie, no będę to was tam pisał pod tymi linkami, pod waszymi komentarzami tam, no, żeby się do mnie zgłosić jakoś. No i, no i ta nagroda, no ja chcę wam wszystkim dać tę nagrodę, tak? Jak obiecałem, tak zrobię. I może ktoś zostanie milionerem. Różnie to jest, tak?
Dobra, no o, wyjadły tutaj z kurczaczki. One takiego baniaka ponad dzień nie jedzą. Dwa razy im uzupełniamy wodę. Brudna ta woda, zaraz właśnie wymieni. No i to trzeba będzie wyczyścić, bo tu zaczyna już być czuć troszeczkę od tych kurczaczków. Tak to właśnie wygląda i jedziemy teraz z następną inkubacją. O, już temperaturka ładnie podbiła się na 37,9, a 38 będzie trzymać. Temperaturę bardzo dobrze trzyma. Z tym trzymaniem wilgotności tutaj jest troszeczkę różnie, bo jak my tu teraz ciepłą wodę wlałem ogólnie, nie? No tak ona spada, ale z tego co widać, te kurczaczki mi się wyklubały. No i niektóre po prostu, widzisz, jak tam rozbiłem te jajka z tego wyklucia, no to jakoś mi tam się nie udało, tak? Ale 1/3 mi kurczaczków wyszła. To nie jest źle na pierwszy raz. Dobra, to z tego wyjdzie, to będę Was informował na bieżąco. Mam nadzieję, że moje filmiki pomogą Wam tak samo w jakiejś tam, no wiecie, pomogą Wam w realizacji, nie wiem, swoje hodowli, może czegoś się ode mnie nauczycie. Ja tylko pokazuję wszystko tak, jak ja to robię. Nie musi to być słuszne. Ktoś to może robić inaczej, lepiej lub gorzej. Mówię, to każdy ma warunki, jakie ma i według siebie musi to wszystko sobie robić. Dobra, tak to wygląda. No, tu jest 29 dzień, czyli będzie musiało to być tutaj, ile tych dni? 21 dni się, tak? 21 dni. No 21, czyli tutaj będzie 30-50. Jak 50 wskoczy tutaj, to znaczy, że zaczynają się kluć te jajeczka. Dzięki, na razie i pozdrawiam.